zakaz czytania. Dobry wieczór, Roman Kurkiewicz, to jest Zakaz Czytania. Dzisiaj 26 czerwca 2022 roku. I zanim przywitam rozmówczynię i bohaterki dzisiejszego spotkania, to tradycyjnie już dla wszystkich przyzwyczajonych oraz dla tych, dla których to nowość, fragment książki Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, z kalendarza dziejów ludzkości. Książkę przetłumaczyła na język polski Katarzyna Okrasko, a jakiś czas temu wydało ją wydawnictwo WAB. 26 czerwca. Imperium strachu. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Niestety, jak na ironię, urugwajska dyktatura wojskowa ukonstytuowała się następnego dnia kalendarza i zmieniła cały kraj w jedną wielką salę tortur. Męki nie były zbyt skutecznym sposobem na uzyskiwanie informacji, ale okazały się niezwykle skutecznym narzędziem rozsiewania propagandy strachu, a strach zmusił Urugwajczyków do życia w milczeniu i kłamstwie. Na emigracji dostałem anonimowy list. Kurewsko trudno jest kłamać i kurewsko trudno przyzwyczajać się do kłamstwa, ale gorsze od samego kłamania jest uczucie, jest uczenie, jak kłamać. Mam troje dzieci. To Galeano, a teraz już witam Paulinę Młynarską, która no nie tyle jest z nami, co jest u siebie, ale z nami będzie rozmawiała, czy ze mną głównie pewnie. Dobry wieczór, Paulino. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, tutaj koło mnie jest trochę psów, które mogą nam wchodzić w kadry, ale one na ogół stanowią rodzaj atrakcji. W ogóle to nie jest żaden problem, że są psy i koty. Mój pies śpi wymęczony po dzisiejszym dniu, bo w Warszawie jest upał, a Paulina jest na Krecie po prostu, bo tam żyje i mieszka. Właściwie nawet tak, spotykamy się, pretekstem do naszego spotkania i rozmowy jest książka, która się ukazała, twoja. Książka, która jest właściwie zbiorem felietonów, wypowiedzi, tekstów, czasami wpisów na Facebooku, gdzie reagujesz. To jest w jakimś sensie kolejna tego typu książka. Ta akurat zatytułowana jest Okrutna jak Polka. Książkę wydało wydawnictwo Pruszyński i spółka. I ja właściwie, jak sobie myślałem, jak my będziemy o tym rozmawiać, no to uznałem, że muszę zrobić jakiś krótki wstęp, a potem postaram się jednak według jednak reguł posłuchać, co ty masz do powiedzenia, ale może to będzie ważne. Więc z felietonami czytanymi w książce, które się często zna wcześniej, jest oczywiście pewien kłopot. Tak? To znaczy, to jest takie pytanie powstaje, dlaczego czytać coś, co już na przykład zostało opublikowane, tak? I jak ktoś na przykład śledzi, nie wiem, twój profil, to dużą część tych tekstów może znać. Na przykład ja znałem dużą część, tak mi się wydaje, sporą część, a nawet uczestniczyłem w tym procederze rozsiewania ich po sieci. Więc zadałem sobie pytanie bardziej osobiste, właściwie dlaczego ja z przyjemnością czytam tę książkę, z przyjemnością to może to nie jest najlepsze słowo, ale z uwagą i z czymś, co i z takim poczuciem, że to jest dla mnie ważne. O tym mówisz zresztą, kiedy piszesz, nie wiem, o świecie, na który reagujesz poprzez pryzmat własnej zmiany, własnego życia, swojego stosunku do tego, co uważasz, że jest ważne w relacjach między ludźmi, między światem kobiet a mężczyzn, między patriarchatem a tym, żeby po prostu kobiety mogły żyć na równych prawach, że do tego prowadzi po prostu ciężka praca. To jest praca na różnych poziomach. To jest na przykład praca terapeutyczna, to jest praca jakaś tam duchowa, w twoim przypadku to jest joga, ale to też jest jakiś typ pracy organizacyjnej, tak? Czyli jak piszesz, jak ja się znalazłam na tej Krecie, wyrzuciło ją na Kretę, to mówisz, nic mnie nie wyrzuciło, ja się do tego przygotowywałam całe życie, jak miałam 6 lat, to wiedziałam, że tam będę mieszkać, a potem kilkanaście lat tak naprawdę szukałam miejsca i myślałam,
jak to będzie. I ja wtedy sobie, nie mówiąc teraz o Krecie, której oczywiście ci bardzo zazdroszczę i też jest trochę mi przykro, że ci zabieram jeden kreteński wieczór z życia, ale może warto, to sobie pomyślałem, że ja czytam te, też twoje teksty w takim wymiarze, no nie zabawowym, bo felieton często tak się, to nie znaczy, że się nie śmieje często, śmieje się, ale że to jest ten rodzaj przypominania mi o rzeczach, które są również dla mnie ważne. Nie zawsze to są rzeczy, które usłyszałem od ciebie po raz pierwszy, ale właściwie bardzo ważne dla mnie jest osobiście, że to przypominasz i że ja, że jak gdyby nie mogę od tego wrócić, odwrócić oczu. Tak sobie myślę, że to jest jedna z takich, jeden z tematów, który w tej książce wybrzmiewa, bo te tematy się mieszają. Tu akurat bohaterką tytułową jest Polka, która ma żmijowy język, prawda, i lubi zawsze coś tam dogadać i podszczypać i nadgryźć i jadem potraktować, ale właściwie ja tu mówię bardziej z pozycji tego zmierzchu lubieżnego dziada, to jest gdzieś mi bliższa perspektywa, więc nie będę ukrywał, że ona jest dla mnie ważna, bo próbuję w jakimś sensie ją zwalczyć i to już kończę. To ostatnie, to pojęcie, o którym mówię, to jest to poczucie, że tych własnych przywilejów. Dla mnie to było odkrycie kopernikańskie, że jako mężczyzna, któremu różnie się wiedzie, że mam przywileje, które mi towarzyszą od urodzenia do teraz, prawda? I że one rzutują na mnóstwo różnych relacji. I drugim tematem, który myślę tu jest gdzieś kluczowy i mam nadzieję, że o tym opowiesz trochę i porozmawiamy, z którym się tutaj konfrontuję, to jest coś, co teraz przed chwilą przeczytałem na stronie Krytyki Politycznej, która właśnie wydaje książkę Bell Hooks pod tytułem, już mówię, bo to jest długi tytuł, nie chcę go zepsuć, bo on jest i ważny, i piękny, i bardzo mocny. Otóż w tych dniach się ukaże książka pod tytułem Gotowi na zmianę, o mężczyznach, męskości i miłości. Ale link do tego tekstu, który jest przedrukiem fragmentu z tej książki Bell Hooks, czyli legendarnej afroamerykańskiej feministki, radykalnej, jak niektórzy mówią, jest takie zdanie. Mężczyzna, który nie podejmuje aktywnego wysiłku na rzecz kontestowania i kwestionowania patriarchatu, nie uchroni się przed jego wpływem. Nawet najbardziej bierny, życzliwy, spokojny mężczyzna może sięgnąć po przemoc, jeżeli w jego psychice zakorzeniona jest ideologia patriarchalna. I takie mam głębokie przekonanie, że to jest doskonały cytat, wprowadzenie do rozmowy o tej twojej książce, a właściwie do całej grupy tych książek, czy do tego, jak myślisz o świecie i co próbujesz z godziwu, z podziwu godną cierpliwością różnym ludziom mówić, to jest coś, co czasami przerasta moje możliwości odbioru, za co ci gratuluję, zazdroszczę trochę pewnie, ale prowadzisz ten spór, uważasz, że to trzeba robić, trzeba tłumaczyć, trzeba reagować i tak to wygląda. To jest właściwie też, jak rozumiem, w jakim sensie rytm twojego życia, chociaż na przykład gro tekstów jest z późnej jesieni 2020 roku, kiedy przez Polskę przetaczają się protesty związane ze strajkiem kobiet i które jakby dziesiątki tematów wynoszą na powierzchnię ziemi, na szczęście. Już teraz, i właśnie nie wiem, powinienem zadać ci pytanie pewnie. Chciałem się jak to... Jak przywołałaś Bell Hooks, cytat z Bell Hooks mówiąc o mojej książce, tytuł jej książki, wiesz, to ja już za nie mówiłam, więc teraz musisz mi pomóc. No ale ja mam wrażenie, że o tym piszesz dokładnie, tak? To znaczy, że też piszesz to, co dla mnie jest ważne, tak? Czy jakby, co w ogóle wydaje mi się, że
kobiety doskonale rozumieją, w większości, chociaż to jest trochę wbrew tezie tej twojej ostatniej książki, ale wiedzą, w jakim są położeniu, czyli jakby trudno to ukryć. Jak się chwilę porozmawia, to właściwie ich doświadczenia, wasze doświadczenia są tutaj zbyt potężne, zbyt mocne, zbyt dotkliwe, żeby udawać, że tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że wiele kobiet też podtrzymuje ten patriarchalny układ z różnych powodów. Ale kluczowe wydaje mi się to, no to wyjście z tej bierności męskiej, w zrozumieniu tego, o co tu chodzi, dlaczego, o co ten cały krzyk, czego one od nas chcą, prawda? O co te pretensje, ile można, prawda? Co te feministki i że to jest robota, którą mężczyźni mają do wykonania, to jest wielka robota. Ja powiem tak, oczywiście dużo łatwiej mi przychodzi na przykład przekonywać młodych mężczyzn, moich studentów do tego, żeby to zrozumieli, niż to, jak ja w swoim życiu sobie z tym radzę. Tak więc nie będę tutaj udawał orła. Zresztą od wielu lat na przykład nie nazywam się, nie używam takiego określenia, że jestem feministą, chociaż mi się to zdarzało, tylko mówię, jestem sojusznikiem kobiet, które walczą o swoje prawa. Bezapelacyjnym, bo tak poczułem, że tam się czai ten mężczyzna, który mówi, a teraz my wam powiemy, drogie koleżanki, na czym polega prawdziwy feminizm, prawda? Bo my przez tyle lat zajmowaliśmy się myśleniem, budowaniem teorii, pisaniem książek, więc my to już zrozumieliśmy lepiej, więc żeby nie wpaść w tą pułapkę, to teraz mówię tylko tak, że stoję i mam nadzieję, coraz będzie nas więcej, stoimy murem za tymi postulatami, za tym właściwie uznaniem czegoś, co powinno być oczywiste, czyli że kobiety i mężczyźni powinni być traktowani na równi, a nie są. Ja się może odniosę króciutko do tego, co wysłyszałam w tym, co mówiłeś przed chwilką, o tym, że kobiety mają pełną świadomość i wiedzą, w jakiej się znajdują sytuacji, w jakim się znajdują położeniu. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że właśnie cały problem feminizmu i świadomości tego, czym on jest, czym jest zabieganie o właściwe miejsce przynależne nam w tym świecie polega na tym, że kobiety nie mają rozpoznania tego, w jakiej są sytuacji, bo oddychamy tą sytuacją, uważamy ją za coś naturalnego, oczywistego, nie kwestionujemy jej. Te kobiety, które mają świadomość, stanowią tak naprawdę jednak ciągle mniejszość. Bardzo wiele kobiet się przebudziło w Polsce i to jest cudowne, ja na to czekałam całe życie, takie mam wrażenie, do tych tematów właśnie dzięki protestom kobiet, bo wreszcie przetoczyła się ta cała wielka awantura, która spowodowała, że wielkie tematy, wielkie feministyczne dyskusje, wielkie feministyczne wątki wreszcie znalazły swoje miejsce w przestrzeni publicznej. My ze względu na naszą historię, ze względu na komunizm byliśmy odcięci w Polsce, odcięte od tej wielkiej dyskusji feministycznej, która toczyła się, równościowej w ogóle, która toczyła się na świecie, w świecie zachodnim w latach 60. i 70. I w związku z tym te wielkie tematy nie wybrzmiały, mamy ogromne opóźnienie. Wzruszyłam się, kiedy mówiłeś w kontekście mojej książki, wypowiedziałeś nazwisko Bell Hooks, która była afroamerykańską feministką, profesorą, wielką postacią tego ruchu, dlatego że uważam, że jeśli chodzi o zrozumienie tego, czym jest przywilej, czym jest podporządkowanie, czym jest subordynacja, i jak sobie z tym radzić, zrozumienie tego płynie dla nas w najbardziej takim czystym, niczym niezmąconym nurcie właśnie od feministek afroamerykańskich i czarnoskórych w ogóle.
dlatego że one mają kontakt, zacytuję tutaj Rebekę Solnit, z matką wszystkich pytań, bo one mają do czynienia z podwójnym, z podwójną subordynacją i z podwójnym pokrzywdzeniem w społeczeństwie. Więc bardzo warto, i ciągle do tego namawiam, żeby słuchać feministek niebiałych, bo one mądrze prawią, mądrzej niż my, które żyjemy w swoim białym przywileju. Bo my feministki, wiesz, ja prowadzę od wielu lat wyjazdy związane z jogą i z podróżowaniem i ze zwiedzaniem świata i różne wspaniałe osoby ze mną podróżują, które często są feministkami, a jednak świadomość naszego białego przywileju, nawet w wydaniu osób, które mają już pewną świadomość równościową, bo się deklarują jako feministki, i tak pozostawia sporo do życzenia. Więc ten przywilej, o którym ty mówiłeś na samym początku, przywilej męski, który, co było dla ciebie kopernikańskim odkryciem, że go masz w ogóle, to jest dokładnie to samo, co przywilej biały. I przywilej białej kobiety jest takim czymś, gdzie możemy wyczuć, co to w ogóle jest. Co to w ogóle jest. Tym niemniej w Polsce te wszystkie tematy, te wszystkie wielkie pytania wciąż dopiero, jak powiedziałeś, wychodzą na powierzchnię. PiS tutaj i cały ten wielki backlash ze strony patriarchatu, który przerażony zaczął po prostu okopywać na swoich stanowiskach, zadziałał jak tłok i wypchnął nareszcie do góry, na powierzchnię, te wszystkie wielkie tematy, i one nareszcie zaczęły brzmieć. W związku z tym ta świadomość tak naprawdę dopiero się w kobietach w Polsce budzi. I to ten kawałek tego ugoru, na którym ja próbuję swoją motyką tam stukać, dotyczy rozpoznania patriarchatu w sobie, w nas kobietach, rozpoznania patriarchalnego dziada i patriarchalnej baby w sobie jako uwewnętrznionej struktury, części naszego życia psychicznego, która jest bardzo żywotna i bardzo aktywna. To jest ten taki po prostu dziaderski animus, który niesamowicie aktywnie oddziaływuje, i baberska anima, która się razem z nim w ten taniec puszcza. Chodzi o to, żeby rozpoznać w sobie, najprościej rzecz biorąc, pogardę dla własnej płci, jeśli się jest kobietą. W momencie, kiedy rozpoznajemy tą pogardę dla własnej płci i zaczynamy siebie szanować, ale nie szanować się tak, jak nas mama uczyła, że szanuj się, bo to akurat nie ma z szacunkiem nic wspólnego, moim zdaniem, tylko szanować swoje prawdziwe potrzeby i swój temperament, swoje porywy, swoje koncepcje, swoje pragnienia i tak dalej. Wtedy, kiedy zaczynamy się naprawdę szanować, honorować to, kim jesteśmy, to też może się w nas obudzić współczucie w stosunku do samych siebie, jak bardzo często same siebie w środku waliłyśmy patelnią po łbie, zamiast siebie zachęcać do tego, żeby do przodu, żeby coś zmieniać, żeby coś robić ciekawego, fajnego, żeby to życie było jakieś. I wtedy też możemy zobaczyć ogrom cierpienia innych kobiet i poczuć w stosunku do nich takie prawdziwe współczucie i zrozumienie, i przestać je walić po głowie. Także ja się zajmuję tym malutkim wycinkiem. Natomiast co mogą zrobić mężczyźni, bo mam wrażenie, że o to trochę pytałeś, to jest tak naprawdę pytanie do was, bo wiesz co, my tyle rzeczy już za tych mężczyzn robimy. Słuchaj, ja się tyle urobiłam za mężczyzn w moim życiu, że naprawdę jako radykalna feministka, nie będę wam podsuwać pomysłów, bo nie wiem, co takiego dobrego możecie zrobić, żeby tego w sobie dziada lubieżnego rozpoznawać i przepracowywać. Ale ewidentnie pole dla kreatywnych rozwiązań jest ogromne. No, jest tak, że w książce Okrutna jak Polka jest taki felieton, czy tekst twój. Właściwie są dwa takie, o których bym chciał. Jeden jest bardzo mocny i jakby ja mam poczucie, że jest napisany i do mnie, i do nas tak
w taki sposób, że należy do niego podejść bardzo poważnie, to jest ten tekst To jest przemoc. Mhm. Powstał ponieważ... z tego numer rapowy, wiesz? Tak, o. Tak. Ale śpiewają kobiety? Faceci. A, no właśnie. Jeszcze nie nagrali, ale tak powstaje okay. z tego numer. Znaczy, że to jest taki, taki wachlarz zachowań, których mężczyźni najczęściej w ogóle nigdy nie nazwaliby przemocą, nie uznaliby, że można tak to zdefiniować i że należy to zmienić. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga to jest taka figura, to jest ten tekst, gdzie stosujesz taką figurę, którą ja też bardzo lubię, odwrócenia sytuacji, czyli gdzie mówisz o takim hipotetycznym spotkaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jest informacja właściwie o strasznych rzeczach, które się dzieją i którym podlegają mężczyźni, prawda? Tutaj właściwie można by fragment przeczytać, chociaż ja zapomniałem, jak się nazywa ten tekst, tylko mam go przed oczyma w takim sensie, że go pamiętam doskonale. Wiesz, że ja też nie pamiętam, bo ja w ogóle jak coś napiszę, to potem tego to jakoś tak nie wracam do tego. Okej, okay, więc to, ja to, co powiedziałem o tych kobietach, to oczywiście, że one są świadome, to użyłem oczywiście takiego prostego skojarzenia ze swojego podwórka, czyli z rozmów z moimi studentami, studentkami. I tam oglądam taką niesamowitą zmianę w ciągu ostatnich lat. Ta zmiana polega... Oj, coś na mikrofon się tego... Ta zmiana jest niesamowita, bo po prostu kobiety zabrały głos i już teraz nie odpuszczają. I tak jak 10 lat temu na przykład musiałem tłumaczyć jakieś podstawowe rzeczy albo wchodzić w dyskusję, to dzisiaj dziewczyny to robią same już tak, na zajęciach. Tak, ale to są studentki, Roman. To są dziewczyny, które już są, to jest wielkie miasto, to jest pewne określone środowisko. Natomiast jeżeli rozmawiamy z kobietami, które mają w tej chwili, są dojrzałe, mają 40-50 lat, i tak naprawdę doświadczenie, takie przebudzenie feministyczne dopiero w ich życiu się zaczyna i one są bardzo często bardzo mocno zaskoczone tym, co odkrywają w ostatnich latach. Zaskakuje je ich własna nieświadomość, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że ja w ogóle tego nie widziałam. Jak to jest możliwe, że ja tak postępowałam. Dlaczego ja to w ogóle sobie dałam zrobić? Bo właśnie cały numer polega na tym, że ta nierówność, ta subordynacja kobiet jest tak rozpowszechniona, to podporządkowanie, które wcale nie musi z wierzchu wyglądać jak podporządkowanie, bo oczywiście zaraz pada taki argument, no ale przecież a co prezeski, a co polityczki, a co te takie twarde baby, które po prostu jeżdżą po tych facetach po prostu jak chcą. Oczywiście, że tak, ale liczy się ta głębinowa treść, która za tym stoi, ponieważ czym innym jest być silną osobą, dlatego że jestem silna, bo czuję swoją moc, bo jestem i czuję swoją moc i też czuję swoją słabość, akceptuję obie te składowe mojej osobowości, jestem pogodzona z tym, kim jestem i czuję swoją sprawczość i swoją moc, a czym innym jest być silną i ostrą, kiedy to jest mechanizm kompensujący, kiedy to jest mechanizm radzenia sobie z bardzo opresyjnym światem, w którym jeśli nie pokażę zębów i pazurów, to mnie po prostu... Paulina, prosimy bliżej mikrofon. Okej, mogę tak? Czy tak jest lepiej? Tak, bo wiesz, tak jakoś on zbiera wszystkie drobne szelesty. Jak a czekajcie, daleko. A może zrobimy tak, że wyłączę ten słuchawkowy i zobaczymy, czy komputerowy lepszy? Zobaczymy. A nie, teraz w ogóle cię nie słychać. Musiałabyś ustawić sobie chyba w ustawieniach, że teraz jest ten. Może teraz lepiej? Tak, bardzo dobrze. Lepiej, tak? Okej. Okay, tak. Dobrze, to dziękujemy za ten fajny... za ten feedback. W imię matki i córki był ten felieton, tak? Ja nie pamiętam tego tytułu. Tak, więc czym innym, jeszcze raz to powiem w takim razie, bo wydaje mi się to jakoś ważne, że czym innym jest bycie silną, dlatego że ja się naprawdę czuję silną, mam to uwewnętrznione, a czym innym jest odgrywanie... Z kolei,
Teraz chyba słyszymy życie greckie na wyspie. To możliwe? No nie, u mnie tam tu w pokoju jest cicho zupełnie. Cisza? Tak, a co, gra muzyka? A nie, to przepraszam, to ja tutaj, to ja nagrzeszyłem. Jesteś po prostu ty prowadzisz życie greckie. Nie, to, tak, ja tak. Wszystko jest dobrze, przepraszam bardzo. Wróćmy. Okej, więc tak. Mam powtórzyć? Nie, może jak możesz kontynuować, jeśli nie przerwałem tego wątku przez ten chaos, który tu zafundowałem. To... Po prostu jeżeli czuję się naprawdę silna i to jest prawdziwa siła, to ja nie, a nie kompensacja, to się inaczej objawia. To ja nie muszę bronić tej siły, tej swojej pozycji silnej kobiety, nie muszę być oblężoną twierdzą, nie muszę też dojeżdżać innych kobiet, one nie stanowią dla mnie zagrożenia. Także to tak naprawdę, co stanowi o tym, że kobieta działa i funkcjonuje w świecie jako osoba sukcesu i tak dalej, to ma bardzo różne podłoże, a dla nas ważne jest to podglebie, to co jest w środku, to co jest bardzo głęboko. Dla nas feministek, które się zastanawiają, skąd się bierze to, ten patriarchat w nas i to że jesteśmy często takie nieświadome właśnie tego, co tak naprawdę się nam przydarza. I czasami naprawdę trzeba długo nad sobą popracować i albo po prostu spotkać kogoś, kto ci to wyjaśni, wyłoży w sposób, który do ciebie przemówi, który dotknie jakichś strun, które odpowiednio zawibrują i masz taki moment po prostu olśnienia, o matko i córko, co to było w ogóle, w czym ja brałam udział. To jest bardzo trudne tak naprawdę złapać tą ostrość, bo my po prostu oddychamy tym systemem, który nas pakuje w takie role, no, w których my zamiast rozkwitać i zamiast swój twórczy potencjał czy jakikolwiek inny potencjał, zamiast rozwijać, to po prostu go zwijamy i chowamy po to, żeby odgrywać wcześniej nam rozpisane role. W tym, o czym ja mówiłem, o tych moich studentkach, to coś niezwykłego, że mamy, że tam jest takie doświadczenie, wiesz, które można zaobserwować. Ja robię takie ćwiczenie, inaczej powiem. Takie ćwiczenie robię, przeczytałem kiedyś taką świetną książkę niejakiego Kaca, który napisał o macho. Znaczy to jest jakby jak z tym sobie powinni walczyć mężczyźni. I on tam zaproponował kilka różnych ćwiczeń, takich, które można robić w grupie. I to ćwiczenie takie podstawowe w grupie koedukacyjnej polega na tym, że najpierw zadaje się pytanie mężczyznom i to jest pytanie jest bardzo proste, mówisz, słuchajcie, opowiedzcie, jakie codziennie podejmujecie działania, przygotowując się do nadchodzącego dnia, żeby uniknąć jakiejś form agresji o charakterze molestowania albo zaczepki seksualnej i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie zapada taka po prostu taka cisza, która taka cisza w ogóle niewyobrażalna, że to jest pytanie, którego nigdy w życiu nie słyszeli. Jak zaczynają się zastanawiać, to w końcu mówią, nie no, ale o co chodzi w ogóle, tak? O co chodzi? No jak ta cisza już wybrzmi, to wtedy to samo pytanie zadaję kobietom, czy jakby to w tym ćwiczeniu na tym to polega, ale ja to robiłem w grupie, tak? I wtedy zaczyna się lawina, tak? Każda kobieta opowiada o pewnej strategii, taktyce, ona dotyczy trasy na zajęcia albo szczególnie, czy na jakiekolwiek inne, albo powrotu, ubiór i dziesiątki innych rzeczy, tak, takich, które ją przygotowują do tego, co nadejdzie. I pamiętam, że wtedy właśnie, wtedy też rozmawialiśmy o tym, mówię, panowie, powiedzcie mi, kto usłyszeliście, kogo te kobiety tak się boją?
kogo? Wiesz, jakichś przybyszów z innej planety, z innego kontynentu, a może jednak nas po prostu, nas, którzy tu siedzimy, tak? I że to jest coś, czego mężczyzna sam z siebie właśnie nie jest w ogóle nie jest w stanie sobie wyobrazić. Znaczy ja nie, wiesz, do pewnego momentu w ogóle mi coś takiego do głowy nie przyszło, tak? Im też nie, tak? Wejdę ci w słowo. Jeździłam, to była ostatnia telewizja, jaką robiłam przed przeprowadzką tutaj. To był taki film dokumentalny, który się składał, taki dokument wieloodcinkowy o cudzoziemcach mieszkających w Polsce. I tam była taka bardzo fajna ekipa młodych bardzo ludzi. Spędzaliśmy mnóstwo czasu, ja byłam dużo, no właściwie mogłabym być ich matką, oni byli wszyscy bardzo młodzi. Ekipa realizacyjna. I kiedy siedzieliśmy sobie tam w tym busie kolejne kilometry tłukąc i ja rzuciłam, była rozmowa na ten temat i ja w rozmowie z tymi chłopakami młodymi powiedziałam im, wy zdajecie sobie sprawę z tego, że każda z nas codziennie przez jakiś ułamek sekundy miewa taką myśl, czy tu jest bezpiecznie, ale bezpiecznie w jakim sensie? No w takim, czy mnie nie zgwałcą. Albo nie zmatają, albo nie wprowadzą w stan stresu z tego powodu. Pamiętam te miny ich kompletnie, ale naprawdę, bo myśmy zbudowali taką fajną relację. Ja mówię, tak. Ja na przykład byłam molestowana niezliczoną ilość razy. To nie jest tak, że ja byłam molestowana te parę razy, o których napisałam w felietonach i w książkach i tam część tych spraw po prostu wywołała wielkie poruszenie i wielkie oburzenie i hejty oczywiście skierowane w moim kierunku, w moją stronę, ale ja potem jak większość kobiet byłam molestowana setki, może tysiące razy. Kilkakrotnie byłam napadnięta też na tle seksualnym, fizycznie napadnięta, tak, że mogło się to skończyć bardzo źle i udało mi się uciec. I nie działo się to w jakiejś specjalnie ciemnej uliczce. To jest bardzo, bardzo nasze kobiece codzienne doświadczenie. To wiesz, ja stara wyjadaczka feministka, tutaj jak patrzę, jak chodzą dziewczyny młode, bardzo takie, wiesz, opalone, śliczne, no, mieszkam na takiej miejscowości takiej, wiesz, w miejscowości mieszkam na wsi kompletnie, turystów nie ma, ale w takich blisko takich miejsc, gdzie jest dużo turystów. Albo nawet tutaj te greckie dziewczyny są takie piękne i takie opalone i mają takie krótkie bluzeczki i cieszą się tym swoim ciałem, swoją urodą, a ja słuchaj, stara ciotka, przechodzę obok i myślę i się o nie boję, wiesz, przechodzi mnie czasami taki dreszcz, bo widzę, wiesz, jak ta dziewczyna idzie tą ulicą, myślę sobie, Boże kochany, żeby jej się nic nie stało. To jest coś, co nam towarzyszy bez przerwy, bo właśnie na tym polega to, ta codzienność tego doświadczenia. Ale co ciekawe, kobiety są tak wytresowane w myśleniu o tym, że to one prowokują i że to jest nasza wina, że z automatu jakby zwracają winę, wskazują palcem na kobietę, że to ona, że dlaczego się tak ubrała, dlaczego w ogóle wyszła, dlaczego w ogóle poszła. Ten moment uchwycenia tego wiąże się chyba właśnie z takim budzeniem się świadomości. I uwierz mi, że chociaż dla nas są to rzeczy oczywiste, to bardzo wiele kobiet, dorosłych, dojrzałych kobiet i mądrych kobiet po prostu teraz dopiero po tych protestach, po tym jak zaczęło się o tym dużo gadać, jak to jest w mediach, jak dużo też osób wyszło i opowiedziało swoje historie, zaczęło po prostu się łapać za głowę i mówić, Boże, ja też obwiniałam kobiety. Boże, ja też siebie, ja byłam zgwałcona i obwiniałam siebie. Jak to możliwe? Jak ja mogłam? Słuchaj, ja jestem świadkiem takich reakcji. Bardzo często, jak gadam z kobietami, ja pracuję z kobietami, bo prowadzę, wiesz, zajęcia jogi z dużymi grupami, mam dużo rozmów też takich prywatnych, potem, wiesz, słyszę dużo historii. Dużo bardzo kobiet do mnie pisze maile, bo jakoś tak czują się bezpiecznie, żeby mi różne rzeczy wyznać. I to jest, wiesz, niebywałe, chociaż niby wiemy, że to jest taki naprawdę okropne, żeby cały czas po prostu mieć te oczy dookoła głowy, to tyle nam zajmuje i tak strasznie trudno jest złapać ten moment, że to kurde bele, to nie jest w ogóle moja wina, to nie jest w ogóle o mnie.
Gwałciciel gwałci, a nie ofiara jest prowokatorką. Wiesz co, przed chyba paroma miesiącami w Polsce odbył się proces, w którym oskarżony był mężczyzna, młody mężczyzna tam, wydaje mi się, że przed 30 jeszcze, stosunkowo młody, który jakiś czas wcześniej rozstał się z dziewczyną i a potem jakoś, potem ona go odwiedziła, bo coś tam mieli, czy do uzgodnienia, czy no jakąś sprawę do załatwienia. W każdym razie ona przyszła do niego i on jak gdyby wykasował to, że nie są już parą i zaczął domagać się od niej seksu. I kiedy ona odmówiła, wiesz, to... on ją wyrzucił przez okno, chyba z 4. piętra. I ona przeżyła. Natomiast nie mówię o samym wydarzeniu, tylko o tym, co zrobił sąd. Otóż sąd uznał, że to nie była próba zabójstwa, bo mówi, gdyby on chciał ją zabić, to by zbiegł na dół i by ją dobił. Czyli wyrzucenie kobiety, drugiego człowieka przez okno z 4. piętra, to jakaś jakby nie wiadomo co, przepychanka albo coś. Bo to chodzi o to, że ta cała przemoc się przekłada, już kończę, że ona się przekłada na to, jak funkcjonuje taki system, który w ogóle udaje, że nie widzi przemocy najbardziej oczywistej już. Tak? Roman, dotknąłeś rzeczy absolutnie podstawowej. Na głębinowym poziomie, ja nie mówię o tym, czego mamy świadomość, albo nawet o tym, co jest tak delikatnie nieuświadomione. Ja mówię o tych głębinowych rzeczach. Ja jestem głęboko przekonana, że większość z nas, łącznie z tym sądem, żywi takie przekonanie, że kobieta w zasadzie nie do końca jest człowiekiem. Po prostu. I w związku z tym wyrzucenie jej przez okno to nie jest znowu aż taka sprawa, żeby to aż tak traktować, rozumiesz? Właśnie na tym polega numer. Jeżeli kobieta się gwałci i potem się nie skazuje gwałciciela, bo ona nie krzyczała, jeżeli z gwałtów do tej pory, i to bardzo kulturalni i świadomi ludzie robią sobie heheszki i żarciki, progresywny młody prezydent miasta stołecznego nazywa siebie dupiarzem i uważa, że to jest takie śmieszne, a w ogóle, że idzie gadać po prostu z gościem, który jest sławnym mizoginem, który po prostu uwielbia jechać z humorkiem, z rozpiętym rozporkiem na rzeczy bolesne, trudne i cholernie ranić, bo takie rzeczy właśnie robi Kuba Wojewódzki. On po prostu bardzo rani ludzi, on bardzo rani kobiety, bardzo często to robi i uważa, że jest rozkoszny i zabawny. To jest właśnie to, o czym my jako feministki ciągle powtarzamy, że to jest ta kultura gwałtu. To jest to podziemne przekonanie, że tak naprawdę my nie mamy tutaj do czynienia tak do końca z ludźmi. Rozumiesz? To jest trochę co innego. Czy ty wiesz, czy państwo wiedzą, że istnieje przekonanie, że my czujemy mniej bólu, na przykład niż mężczyźni. Jesteśmy mniej znieczulane w szpitalach. Na to są badania, to są twarde fakty. Jesteśmy gorzej znieczulane. Nam się odmawia znieczulenia do porodu. Nam się odmawia z naszego bólu miesiączkowego, robi się coś wstydliwego albo żarciki. Tymczasem bardzo wiele z nas, które mamy rozmaite problemy zdrowotne albo po prostu taką konstrukcję, przeżywamy naprawdę bardzo, bardzo duże cierpienie, bardzo duży ból. To w ogóle nie jest traktowane poważnie. Szymon Hołownia mówi, haha, nie róbmy z tego gimnazjum żeńskiego. Napisałam o tym tekst, bo gimnazjum żeńskie, czyli
to, co jest takie ulotne, takie głupie, po prostu małe podlotki, które to jest po prostu kwintesencja głupoty i takie miałkości, to są często kilkunastoletnie dziewczyny, które przeżyły takie rzeczy już w swoim życiu, o jakich się wielu po prostu brodatym filozofom nawet nie śniło. Jednocześnie ucząc się, często zastępując swojemu rodzeństwu matki, często służąc seksualnie członkom rodziny i tak dalej. To są piekielne historie, których się nie traktuje poważnie, bo nie, tak jak się nie traktuje poważnie bólu zwierząt, tak się nie traktuje poważnie bólu kobiet. Taka jest prawda. Sorry, to zabrzmiało radykalnie, ale ja jestem o tym przekonana, że właśnie dokładnie tak jest. My musimy po prostu z tym się rozprawić. No, w swoich tekstach tam przywołujesz tą metaforę takiego właściwie tak zwierzęcia domowego, tak, że to, kobieta często tak jest traktowana. Ale z drugiej strony jest też tak, że no, na ten, że to się też nie wzięło znikąd. To jest kilkaset lat, co najmniej, a właściwie tysięcy lat pewnego sposobu myślenia o kobietach, za które odpowiadają ci najmądrzejsi z mężczyzn, czyli filozofowie, a później teologowie, ojcowie Kościoła, którzy po prostu wygadywali tak niewyobrażalne z dzisiejszej perspektywy rzeczy, że one dzisiaj właściwie trudno je powtórzyć, tak? I to jest klimat, w którym ten rodzaj traktowania kobiet, które nie mają. Właśnie ten tekst wraca do mnie, ten z ONZ-u, że mężczyźni nie mogą prowadzić samochodu samodzielnie, prawda, że takie straszne rzeczy się dzieją mężczyznom i tak dalej, że to jest coś zupełnie niewyobrażalnego i to jest bardzo podskórne też, nie? Te role, które są rozdane, te kolory, które są rozdane, te wszystkie historie. Ja jeszcze, wiesz co, powiem jedną rzecz, bo drugie ćwiczenie, którego ja się nauczyłem właśnie od tego Kaca, to jest takie ćwiczenie, które jest związane z tym oporem przeciwko feminatywom. I paradoksalnie teraz będę bliżej twojej książki, bo przez lata z moimi są studia dziennikarskie, to są studenci często pierwszego roku albo czasem, ale nie tylko. No i ja jak gdyby nie, dzisiaj to już forsuję właściwie to, tak mówię dlaczego, ale forsuję stosowanie feminatywów. I właściwie opór mam zawsze ze strony kobiet. Z nimi dyskutuję i walczę i jak to mówię, chłopcy są ze swoich końcówek zadowoleni, prawda? I oni siedzą tam szeroko rozparci, uśmiechnięci takim ironicznym uśmieszkiem, a dziewczyny walczą o to, żeby miały prawo być prawnikami, architektami, prezesami, prawda? I no wtedy robimy takie... Tak, i wtedy... Ja tylko skończę, na czym polega to ćwiczenie, wiesz, bo ono jest niesamowite. I wtedy ja ich proszę, okej, to wypiszmy takie dwa słupki zawodów i ról społecznych, w których końcówki was nie śmieszą, wydają się naturalne, prawda? Zobaczmy, jak to, na czym, co to jest. No i okej, oni dyktują sami, ja nigdy w to nie ingeruję, tak? Nagle po jednej stronie mamy... sprzątaczka, nauczycielka, aktorka, prawda, pielęgniarka, salowa, sprzątaczka i co tam jeszcze. Po drugiej stronie mamy profesor, architekt, prawda, prawnik, minister i tak dalej, i tak dalej. I oni to sami piszą, wiesz, ja tam nie wrzucam żadnego słowa. I mówię, dobrze, no teraz spójrzmy na te dwa słupki i powiedzcie, zobaczcie sami, gdzie jest prestiż, gdzie jest uznanie społeczne, gdzie są pieniądze. Wy wszyscy znacie architektki, prawniczki, psycholożki, ale słowo uznane jest tu, prawda? To jest świetne ćwiczenie. To jest zresztą takie ćwiczenie, które otwiera oczy czasami niektórym po raz pierwszy w życiu na to, o czym ty piszesz, o czym my tu rozmawiamy, na temat tej nierówności, tak straszliwej, której mężczyźni nie widzą.
Trzy dni temu były heheszki Witka Beresia po prostu w Gazecie Wyborczej z żeńskich końcówek. Ja już na to nie mam siły, prawdę mówiąc. Wiesz, to, że kobiety się o to, że wiesz, walczą z uporem godnym lepszej sprawy, o to, żeby nie używano feminatywów, jest właśnie dokładnie na tym oparte, co pokazał ten twój, to ćwiczenie pokazało, czy też eksperyment, bo nie po to się kobieta, wiesz, wydźwignęła ze swojego tego, z tej pogardy i przeszła do tego świata męskiego prestiżu, żeby nagle jej dodawać żeńską końcówkę i ją do tej pogardy z powrotem sprowadzać. Więc jak się rozprawimy z pogardą, to końcówki przestaną być problemem. Żeńskie końcówki, feminatywy są efektem, są bezpośrednio wyrastają, gleba, na której rośnie problem z feminatywami, to jest pogarda. To jest po prostu pogarda dla tego, co kobiety. No ja też, to zresztą też jest ten wątek, który się u ciebie pojawia w tekstach, które mamy w książce. No ja wtedy mówię, wiecie, szanowni państwo, że 100 lat temu bardzo śmiesznym słowem było takie słowo studentka, ponieważ takie zjawisko nie istniało, prawda? A mówię, czy dzisiaj was to śmieszy? No nikogo nie śmieszy już. Mówię szczególnie, że kobiet wykształconych, kobiet w ogóle jest więcej w Polsce na przykład, kobiet wykształconych jest więcej w Polsce, kobiet, które rozpoczynają karierę naukową jest więcej, czyli na przykład zaczynają pisać doktorat i potem następuje ten tajemniczy myk i już we władzach każdej struktury nagle jest dziesięciokrotnie więcej mężczyzn, prawda? I to się w ten sposób odbywa. Język jest żywy i język zmienia rzeczywistość. Nie? Dlatego mnie się wydaje, że ta walka, taki spór i takie bycie upartym w tej kwestii jest ważne. Ja zresztą często też, to jest taki rodzaj właśnie mojego eksperymentu, który bardzo lubię. Jak mam grupę, to zaczynam mówić w formie żeńskiej, to znaczy może byśmy coś przeczytały, może byśmy zrozumiały, albo tam może byśmy przeanalizowały teraz ten tekst, albo i wtedy widzę to zdumione spojrzenie chłopaków, tak, mówią, dziad zwariował. A ja mówię, wtedy mówię coś takiego, że no, szanowni państwo, jestem bardzo ciekaw, bo widzę, że jesteście zdziwieni, ale podajcie mi jakiś argument, żebyśmy używali formy grupy mniejszościowej tutaj, tak? Bo dziewczyn jest więcej. A oni mówią, no nas uczono, że jak na sali jest chociaż jeden mężczyzna, to używamy formy męskiej. Ja mówię, no tak was nauczono, a teraz spróbujcie to uzasadnić. I wiesz, i tu jest tak, i oni wtedy mówią, ups, tak, i jeszcze nie, żaden nie spróbował nawet. Tak nas nauczono, po prostu to jest konstatacja, przecież tak nas nauczono, w szkole tak nas nauczono, no tak. Nawet kobiety pewnie ich tak nauczyły, no. Więc w tym sensie to jest akurat opowieść, która pasuje do twojego tytułu. No wiesz, bo właśnie nieświadome kobiety nauczyły, bo już kobiety nawet ten cały, a propos tytułu, wiesz, no to też jest taka rzecz, której sobie zdałam sprawę jakiś czas temu, że my nawet nie mamy świadomości po prostu tego, kiedy my jesteśmy okrutne wobec siebie nawzajem i kiedy my sobie nawzajem bez przerwy skrawaniem po prostu obrabiamy i pilnujemy i tak dalej. My często wręcz sądzimy, że robimy to właśnie z troski, że właśnie tak robić należy, bo nam troskę okazywano w ten sposób, że nas pilnowano. I no to wiesz, no to po prostu inaczej się okazuje troskę baranom w zagrodzie, a inaczej wolnym po prostu klaczom, które latają w kredni. I wiesz, ja bym chciała właśnie, żebyśmy my tak biegały wolno po tej prerii i tam, gdzie nas nogi poniosą i oczy poniosą, a nie żeby stały tam, wiesz, jakieś pasterki, które by nas tam cały czas zaganiały do tej zagrody. Ale nie mamy świadomości po prostu często i też to jest taki moment, w którym po prostu trzeba się chwilę
zatrzymać nad tym i zobaczyć, co tak naprawdę we mnie pracuje, co przeze mnie przemawia, że ja tak cały czas się muszę dopieprzyć po prostu do tej drugiej kobiety, że ja muszę ją tak cały czas po prostu przypilnować, a to jej doradzę, a to ją ocenię, a to jej coś powiem, niby miło, ale tak naprawdę to jej cały czas przede wszystkim, co sobie kobiety robią wzajemnie, nieustannie. To jest gra po prostu, to jest zabawa ping-pong, czy też jakiś badminton kobiecy, który mam jest non-stop. To jest taka zabawa w to, że ja ci pokażę, że jednak nie umiesz. Nie umiesz, nie radzisz sobie. Ja ci poradzę. Nie umiesz? Wydaje ci się, że umiesz, a nie umiesz. I no tak, i ta zabawa powoduje, że kobiety się potwornie boją innych kobiet, boją się tej oceny, boją się tego osądu, tego żmijowego języka, bo boją się po prostu, że się wyda, że nie umieją, boją się popełnić błąd. Wiesz, ile kobiet nie robi nic tak naprawdę takich rzeczy, które by bardzo chciały zrobić, o których marzą, które je pociągają, tylko dlatego, że boją się po prostu popełnić błąd i boją się tego, jaki lincz je spotka za popełnienie błędu. A nie da się realizować życia i realizować swoich jakichś marzeń, projektów, swoich, próbować życia, nie popełniając błędów. Tylko, że mężczyzna na błędach się uczy, a kobieta za błędy się karze natychmiast. On natychmiast ma tą łatkę, nieudana, nie wyszło jej, nie ułożyła sobie życia. No i po co ci to było? I po co się w to pakowała? Po co lazłaś? W ogóle kobiety wolne, kobiety, które mają taki drive w sobie, żeby po prostu życia próbować i jakby tak sobie po prostu tak realizować to, co im w duszy gra, i które nie trzymają się zagrody, to na nie też ten żywy i opisujący rzeczywistość język ma takie określenia jak latawica, tak? Szmata, bo ona się wyciera, ona chodzi i wyciera sobą, wiesz, bo to jest to, że ona tu pójdzie i się tak wytrze i tam się wytrze, więc latawicę uwielbiam, bo to jest taka, prawda, taka latawica. To są bardzo pejoratywne określenia, które opisują tak naprawdę kobietę, która wędruje. Wiesz, że napisałam książkę, jesteś wędrówką, o wędrowaniu. I bardzo dużo tam, jak ją pisałam, bardzo dużo rozmawiałam z kobietami podróżującymi, wędrującymi. I tam jest bardzo ciekawych, dużo rzeczy wychodzi na jaw, kiedy tylko kobieta zaczyna się chcieć po prostu nawet geograficznie urwać trochę. Jak jest straszona, jak jest usadzana. Jak się ją na każdym kroku pilnuje, właśnie jej pilnuje, żeby, no żeby jednak po prostu za bardzo się nie wyrwała, bo co ludzie powiedzą, bo ją coś tam złego spotka. Kobietom jest bardzo trudno wyjść z tego swojego kokonu lękowego, także dlatego, że ten kokon składa się właśnie ze słów, z takich okropnych, ograniczających słów innych kobiet. I każda siedzi w tym swoim kokonie i się boi wyjść i straszy tą drugą. To jest nagminne niestety. No, to jest to, z czym walczę. To jeśli z czymś walczę, to właśnie z tym, bo ja nie walczę już z patriarchatem tak jakby na barykadach i tak dalej, myślę, że młode osoby lepiej to robią i już mi się nie chce nawet drzeć na ulicy gdzieś i tak dalej, bo mam po prostu inne, czym innym się zajmuję na co dzień w tej chwili, ale mam ciągle siłę i chęć, żeby tłumaczyć kobietom to, że po prostu, żeby się przestały same straszyć i nakręcać i straszyć inne kobiety. Dajcie sobie trochę spokoju, odczepcie się od siebie wzajemnie. Osiatyńskiego, tak, przywołujesz w tym słynnym odpieprzeniu się od siebie. Wiesz co, bo chciałem przez chwilę chociaż porozmawiać, bo mi się wydaje, że takim kluczowym słowem dla tych książek, które piszesz w ostatnich latach, gdzie z jednej strony po prostu reagujesz na tą rzeczywistość, na wypowiedzi
które nie są przypadkowe, a umknęłyby, gdyby się przy nich nie zatrzymać. I ty mówisz, co tam naprawdę zostało powiedziane i dlaczego nie wolno nam przechodzić obojętnie wobec tego. Ale że też materią tego, co piszesz, jest też twoje życie. I właściwie tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy to może to jest pytanie za... Ja nie pytam cię o szczegóły, chciałem porozmawiać przez chwilę o takiej potędze zmiany, wiesz, że w ogóle zmiana jest możliwa w życiu i kobiety, i mężczyzny, że ona wymaga wielkiej pracy, ale że ta zmiana jest warta tego, że być może to jest istota też naszego takiego człowieczeństwa, że my nie mamy prawa wszystkiego wiedzieć od początku, że my musimy się mylić, że po prostu jest tak, że błądzimy właściwie co chwilę. Ja mam takie poczucie, co mnie niekiedy obezwładnia, że właściwie mam takie poczucie, że jak dzisiaj myślę o tym, co robiłem wczoraj, to właściwie już wiem, że było coś nie tak, nie? I że to jest takie męczące, więc, ale że to poczucie, że właściwie powinniśmy dążyć do zmiany, że powinna być to, ja mam takie mam poczucie, że ty jesteś zaprzyjaźniona ze zmianą. Nie wiem, tak. Czy to jest prawda, że to jest... Bo ja też uważam, że jak się człowiek poddaje zmianom i wychodzi zmianom naprzeciw, no to się żyje wiele razy, to w moim przekonaniu, mówię, że ja się zawodowo zajmuję uczeniem ludzi jogi jako praktyki duchowej, ale ludzie się nieczęsto pytają o to, osoby, z którymi pracuję, że to co ja myślę o takich pojęciach jak na przykład reinkarnacja i wiesz, że ja o tym oczywiście dużo czytałam i dużo o tym myślałam też, bo to jest ciekawe, ale generalnie doszłam do wniosku, że po prostu chodzi o to, że i to wiemy na pewno, bo to czy tam się człowiek urodzi wiele razy, czy nie, tego nie wiemy, się nie dowiemy, dopóki się nie dowiemy. Ale w jednym życiu masz po prostu wiele wcieleń. Rodzisz się wiele razy. Za każdym razem, kiedy zachodzi jakaś głęboka zmiana, kiedy coś odkrywasz, albo kiedy po prostu zmieniasz tryb życia, wypracowujesz sobie nową formułę na życie, rodzi się ktoś nowy. Ja mam poczucie, że ja umierałam w moim życiu kilka razy, bardzo głęboko to jakby odczułam i przeżyłam i wiele razy się na nowo rodziłam i ta, być może właśnie ta ludzka umiejętność odradzania się po porażkach, też po trudnych okresach została uchwycona w tym pomyśle, który kiedyś tam bardzo dawno starzy jogini opisali jako właśnie reinkarnację. Nie wiem, oczywiście ja w tej chwili mówię jakieś takie obrazoburcze rzeczy, ale herezja. Jest to ciężka herezja, ale yoga nie jest religią, jest bardzo inkluzywna i dopuszcza wątpliwości i tak dalej, w związku z tym pozwalam sobie na nie. I kultywuję te różne swoje koncepcje, po prostu zadaję sobie te pytania, bo zmiana w moim życiu, zachodzi, te zmiany, które zaszły, były niesamowite, ta zmiana jakby związana już na koniec tego etapu, kiedy pracowałam w mediach i w telewizji i tak dalej, i nagle taka odwyrtka kompletna życia, bo jestem gdzieś na jakiejś wyspie, siedzę na jakimś trawniku, na macie do jogi, prawie o jakichś po prostu ciałach energetycznych a ciało energetyczne, a odkrycia najnowszej psychologii i tak dalej, bo to są generalnie moje koniki, to są takie, wiesz, spotkania tego, co z tego, co wykminili starzy jogini dawno, dawno temu, potwierdza się dzisiaj w nauce i jak zaskakująco się potwierdza, tylko po prostu trzeba trochę poczytać i trochę się pogryzać. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak się stanie. Ja tego nie planowałam, ja o tym nie marzyłam, ja sobie tego gdzieś nie wizualizowałam, broń Boże. Ja się po prostu poddałam zmianie i wykonywałam tą pracę nad sobą i pracę nad zmianą dzień po dniu, myśląc sobie, coś z tego będzie. Jeszcze nie wiem, gdzie wyląduje, ale gdzieś wyląduje.
gdzieś, gdzie będzie mi lepiej. Jakby tym takim moim celem było uniezależnienie się, zrobienie czegoś, jeszcze nie wiedziałam, co to będzie, to było kilkanaście lat temu. A tak na dobre, to tak z 10 lat temu po prostu przyszedł, tak, był taki krytyczny dzień, w którym do mnie dotarło, że ja tak naprawdę pracując w telewizji zależę od gustu i upodobań człowieka, którego gustu i upodobań nie cenię. I że moje przetrwanie jakby finansowe, zawodowe oparłam sobie po prostu na takiej bardzo jednak glinianej nóżce. I muszę jak najszybciej coś takiego zrobić, żeby w ogóle nie zależeć od tych mediów, że w ogóle nagle to była taki moment oświecenia jakiegoś dla mnie, że co ty w ogóle robisz, od kogo ty w ogóle próbujesz zależeć, dziewczyno? Popatrz na tych ludzi, popatrz na to w ogóle, o co tam gra idzie. I wtedy zaczęłam kombinować, co mogę zrobić, żeby się uniezależnić i żeby mieć kilka różnych źródeł dochodu, ale też i żeby robić takie rzeczy, które umożliwią mi przebywanie też, nie bycie uwiązaną na miejscu. I o różnych rzeczach myślałam i różnych rzeczy próbowałam i kilka rzeczy mi się kompletnie nie spodobało i stwierdziłam, że tego nie będę robić. Jak na przykład miałam jakieś szkolenia prowadziłam medialne dla korporacji, albo tam dla, no, po prostu próbowałam różnych rzeczy. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że po prostu nieźle wychodzi mi pisanie, ale też nie postanowiłam sobie, że będę pisać książki, po prostu zaczęłam brać więcej zleceń z pisaniem związanych i zaczęłam pisać bloga i zaczęłam po prostu wyrabiać sobie rękę, żeby się nauczyć pisać w sposób profesjonalny, nie tylko po to, żeby sobie tam napisać jakiś wstęp do programu telewizyjnego, tylko po prostu zaczęłam naprawdę pisać. Zaczęłam pisać też trochę poezji, żeby pisać rzeczy ładne, które tam dla siebie, raz na pół roku albo raz na 10 miesięcy jakiś wiersz publikuję jednakowoż, bo wyda mi się on wystarczająco, nie ma wstydu, ale potem mi się pojawiła ta joga i widzisz, to wszystko potem jakoś tak samo mnie prowadziło, ja po prostu wiedziałam jedno, muszę zrobić coś, żeby ta zmiana musi polegać na tym, że ja muszę być niezależna. Naprawdę niezależna. To znaczy ja nie mogę zależeć po prostu od upodobań, gustu i koniunktury, w świecie, którego nie cenię. Tak naprawdę nie cenię. Po prostu. To nie są... po prostu ludzie, z którymi ja chcę wędrować przez następne ileś lat. I tak naprawdę nie jestem za bardzo ciekawa tego, co mają mi do powiedzenia. Więc po co mam to ciągnąć? A potem to reszta już była konsekwencją tego. Ja w ogóle nie wierzę w takiego, że jak mówię sobie tak, będę robić to i to i sobie to wyobrażam, tak jak uczą różni coacha i na różnych takich szkoleniach durnych byłam, że tam sobie wyobrażaj i sobie to, prawda, wizualizuj w szczegółach. No tak, no do pewnego stopnia można sobie tak zwizualizować, że tam rzeczy się jakoś tam ziszczą, tylko że problem polega na tym, że my sobie często wizualizujemy rzeczy, które są bardzo ograniczone przez nasze, po prostu przez nasze ego, przez naszą niewiedzę o świecie. Jakbym ja sobie wizualizowała, to bym sobie w życiu nie zwizualizowała, że zostanę nauczycielką jogi, a to jest taki piękny zawód. Dostałam to więcej, niż mogłam sobie zwizualizować. Nikt nawet by mi to do głowy nie przyszedł kiedyś. Jest mi to o tyle bliskie i też jakoś to się tutaj zapętla jakby z naszym spotkaniem, że te moje rozmowy o książkach też są taką próbą właściwie ucieczki od tego świata, w którym funkcjonowałem ponad 30 lat, jakoś tam ciągle funkcjonuję, na marginesie, z różnych powodów zresztą, i że książki i ludzie, którzy je piszą, tworzą albo pracują nad nimi, to jest właściwie takie ostatnie miejsce, gdzie ja mam takie poczucie, że obcuję z czymś, co jest istotne, co mnie naprawdę obchodzi
i to jest akurat dla mnie ważne słowo z powodu różnych moich tak zwanych neuroróżnorodności, że to mnie nie nudzi, tak? I że mam taki, jeśli mam jakiś dar, to na przykład mam taki dar, że właściwie zawsze znajduję w książkach coś, co jest pasjonującego. W ogóle mi nie sprawia przyjemności krytykowanie, bo ja potrafię skrytykować każdą najwybitniejszą książkę na świecie. To jest w ogóle bardzo łatwe. I w tym sensie jakby też te moje spotkania tutaj, te rozmowy i ten paradoksalny zakaz czytania jest też taką próbą. I jak jesteśmy przy czytaniu, to chciałem do twojego jeszcze tekstu sięgnąć, który też mi się wydał ważny. To znaczy, to jest taki problem, z którym ja się zderzyłem, czyli z czytaniem jako z fetyszem. A ty napisałaś taki tekścik Serce i książka, gdzie się odnosisz do piosenki, którą kiedyś napisał twój tata, i tam było takie sformułowanie: jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. I mówisz, że ja się z tym nie zgadzam, że tak, że ja co prawda czytam, jakby teraz opowiadam za ciebie, czytam bardzo dużo, ale że to trochę o coś innego chodzi, że to jest pewien rodzaj takiego, to grozi pewnym poczuciem elitarności, elitaryzmu, takiej wyższości, a ja ile przeczytałem, ja tu mogę obrócić ten komputer, to wszystkich nie przeczytałem, ale stoją tak jak trzeba, ale postanowiłem już nie maskować tego dekorum, w którym tu występuję, bo po prostu jestem otoczony książkami, ale mam poczucie, że też po to czytam, oprócz tego, że mnie to interesuje albo chcę coś zrozumieć, to że też po to, żeby się tym dzielić, że to jest jak gdyby coś, co chyba umiem robić. Kiedyś nawet już wymyśliłem takie słowo, wydawało mi się, że to jest takie słowo, które nie istnieje, na swoje różne zajęcia, się nazywa nosi księga, że jestem taką osobą, wiesz, która i fizycznie nosi te księgi i to robię kilkadziesiąt lat, ale że też noszę jakby je ludziom, wiesz, że rozmawiam o tych książkach i tak je noszę do nich, że to jest wtedy okej, okay, nie? Że ten fetysz posiadania książek na przykład, który się zdarza, to też udało mi się w pewnym momencie to przeciąć już, nie? Aczkolwiek bolesne. To jest w zasadzie bardzo klasistowskie, no, powiedzieć komuś, wiesz, jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. To było zabawne, bo po prostu tam się ludzie bardzo na mnie rzucili wtedy, że ja w ogóle tutaj jakoś śmiem dyskutować z moim ojcem, wiesz, krytykować, a dlaczego nie, co nie wolno. Ja mam, no to by było przecież przerażające, gdybym się zgadzała z każdym tekstem, który ojciec napisał i z każdym słowem, albo gdybym była tak, po prostu miała tak sprany mózg, żebym się bała głośno powiedzieć, że coś uważam za już nieprzystające do epoki, bo po prostu też ojciec był synem swojej epoki, albo po prostu klasistowski. Uważam, że to jest klasistowski, bo ja znam ludzi bardzo wielu, którzy nie przeczytali w swoim życiu żadnej książki i nic im na twarz złego nie wyszło. Od tego mają piękne, mądre oczy i mają w sobie ciepło i dobroć i mądrość i często bardzo piękny język, którym operują, który może nie jest językiem literackim, ale jest na przykład barowym językiem albo jakimś innym. Więc po prostu uważam, że to jest takie elitarne i snobistyczne, i wkurza mnie to, zwłaszcza jak właśnie jest takie coś jak, nie wiem, jakiś Międzynarodowy Dzień Książki czy coś takiego i wszyscy po prostu się nagle rzucają pokazywać, co to oni nie czytają i ile to oni nie przeczytali i jakie to niskie czytelnictwo, jacy ci Polacy są głupi, że nie czytają. No ja myślę, że Polacy to mało czytają też dlatego, że im się po prostu bez przerwy, to jest ta sama elita, która się jara tym czytaniem tych książek, im serwuje po prostu babkę przemieloną, po prostu ich ogłupia, dokładnie ta sama elita. Dlatego, że ci, co tak się fotografują z tymi książkami, z tymi stertami książek, to są często pracownicy agencji reklamowych. To właśnie oni najbardziej lubią latać na konkursy chopinowskie, kupować sobie jakieś super designerskie, angielskie urządzenia
do słuchania jakichś po prostu warszawskiej jesieni. A jednocześnie ci sami ludzie po prostu wytwarzają te seksistowskie, parszywe reklamy, które lecą, pracują przy tych produkcjach po prostu beznadziejnych, telewizyjnych czy jakichś innych internetowych, gdzie się już ludziom po prostu serwuje najgorsze gówno, a potem mówią, Boże, jacy jesteście nieobczytani. Wspaniale Młynarski napisał, jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Oczywiście ojciec nie o to chodziło, bo ojciec nie był takim pogardliwym człowiekiem, tylko po prostu to było kierowane w gruncie rzeczy do jakiejś takiej komunistycznej elity, która tam po prostu ludzi gnoiła, a sama niewiele wiedziała o świecie, ale kurczę, no, to jest po prostu jakiś, to jest dopiero, no, Nie wiem, już nawet słów na to nie mam, nie wiem, zmęczona jestem. Kurza mnie to w każdym razie niemiłosiernie. Tutaj też jest gorąco, chyba z 40 stopni. Proszę mi upomnieć. Słuchaj, nie będziemy cię zamęczać, po prostu teraz namawiamy do tego, żeby zarówno po twoją okrutną jak Polkę sięgnąć, ale też po inne książki, które napisałaś i które wciąż są do kupienia. I no to jest, ja już mówiłem na początku, dlaczego to twoje pisanie i twoje myślenie jest dla mnie ważne. Pisanie, powiem ci tak, że to, jak mówisz, jak się nauczyłaś tego pisać, to, za co ja lubię twoje pisanie, to jest to, że masz umiejętność bardzo precyzyjnego, wydaje mi się, opisania tego, co myślisz albo na co zwracasz uwagę, że to nie jest tak, że jak ja przeczytam twój felieton, to się zastanawiam, ale a co właściwie chodzi, tak? Nie. I to jest, ja bardzo sobie cenię taką umiejętność nazwania rzeczy albo zjawisk, a tym bardziej takich relacji, tak? I też uwielbiam to, że po prostu ty jesteś zaangażowana, a nie, że udaje, że ty to opisujesz, jak to obiektywnie wygląda na świecie, bo ja tego kłamstwa, obiektywizmu po prostu nienawidzę, po prostu. To jest zawsze taka maska, to jest maska patriarchatu, wiesz, obiektywizm. A my tu, prawda, rozsądnie, wiecie, powiemy wam, jakie jest, bez tych szaleństw, bez tych radykalizmów, bez tego, że wiecie, skrajności się spotykają i tak dalej, i tak dalej. I po prostu bardzo, ja uważam, że tak jak ty mówisz jasno, z jakiej pozycji mówisz, co jest dla ciebie ważne i mówisz dlaczego, tak? I dlatego teksty, do których ja normalnie nie wracam, czyli felietony, robią wciąż na mnie wrażenie. I ja jestem uzależniony od twojego pisania, tak bym powiedział. Chociaż mam co czytać, ale ciągle czytam Młynarską i nawet jak mam te zebrane teksty, to wciąż to jest dla mnie ważne. Także... Ale Remek, powiem ci na koniec taką super rzecz, bo to jest naprawdę zwycięstwo ducha nad materią, bo jak zapewne część osób wie, ja nie mam matury. I to jest oczywiście obiektem, bardzo długo miałam kompleks na tym tle, ale też no, bardzo często dostaję za to wielkie bęcki. I teraz do mnie po tej Polce napisała jedna pani, że jej syn wrócił, maturalna klasa, no bo książka wyszła w maju, to jeszcze trwały matury. Jeszcze w dodatku międzynarodowa matura. I powiedział, o, widzę, że to czytasz. Myśmy to omawiali. Chodziło o ten właśnie tekst w imię matki i córki, ten o ONZ-cie. I tak mi się zrobiło fajnie, że w gruncie rzeczy, wiesz, no, po prostu trafiłam jednak jakoś tam do tej szkoły. Wiesz, trafiłam do maturalnej klasy. No, jak wiesz, Paulin, jak już jest taki wieczór wyznań, to wiesz, ja tu tak o tych studentach, studentkach, prawda, i tego, że ja tutaj to robię, ale ja sam studiów też nie skończyłem. Taka jest bolesna prawda.
więc wiele rzeczy, o których mówisz, nie są mi tak odległe wcale. I to doskonale rozumiem, ale też jakby no, po prostu jesteś dla mnie ważną osobą i ważną, twoje książki, twoje teksty są też dla mnie inspiracją i też przypomnieniem. Taką, to jest powtórka, jakby tym, ja to bardzo doceniłem, że po prostu czytam, mówię, no widzisz, miałeś o tym jeszcze pamiętać, wciąż trzeba o tym pamiętać. Metoda zdarza tej płyty. Tak, absolutnie, kupiłem. Nie sądziłem. Paulino, nie chcę cię już zamęczać ten gorący kretańsko-warszawski wieczór. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Myślę, że osoby, które z nami były, a potem będą też słuchać, oglądać, będą miały z tego sporo satysfakcji, inspiracji i takiego oddechu też w myśleniu. Tradycyjnie zapraszam do czytania książki, o której mówiliśmy, czyli to jest akurat Okrutna jak Polka, ale też jak powiedziałem wielu innych książek, które Paulina napisała i myślę, że po prostu będziecie Państwo zadowoleni, jak to się mówi. Będziecie Państwo zadowoleni. Paulinie zazdroszczę bycia kretenką, oczywiście kretenką, czyli mieszkanką Krety. I jeszcze raz ci serdecznie dziękuję, pozdrawiam cię i to był nasz zakaz czytania letni, taki już gorący. Do zobaczenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.